w dzisiejszym odcinku z Polski w Lions of the North. Zobaczycie. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Wraz z Enebą przygotowałem dla was konkurs, w którym są do wygrania 3 klucze z najnowszego DLC. Aby wziąć udział, wystarczy kliknąć w dowolny moich linków w opisie i dokonać zakupu, nawet za symboliczną złotówkę. Wylosowani zwycięzcy otrzymają klucze w piątek, 16 września na maila. A przed wami Nowa Polska! Szczerze mówiąc, jest tyle zmian w tym kraju, że wszystkie poradniki mogę w tym momencie wywalić do kosza i nagrać je od nowa. Mam nadzieję, że się cieszycie. Nowa forma rządów Wielkiego Sejmu, która no nie jest za dobra, bo spowalnia nasze reformy rządowe, no i potem absolutyzm nam zabiera, ale daje nam Polish Sejm. O tak, i powiem wam, że jest on mocny, bo mamy oczywiście dostęp do wszystkich normalnych rzeczy, które ma Sejm, ale mamy też parę unikalnych ustaw, które zobaczycie sobie później. Prowincje, do których przydzielimy posłów, dostają odpowiednie bonusy. To, co jest unikalne dla polskiego parlamentaryzmu, to to, że pozostaje nam stan szlachty. Anglicy chyba spoglądają na nas z zazdrością. Mamy nowe drzewko misji. Jeszcze nie wiem, czy lepsze, czy gorsze. To myślę, że dopiero przekonam się po pewnym czasie, jak już sobie to wszystko ogram. Na pewno jest dużo ciekawsze. A to, co najbardziej wszystkich interesuje, no to oczywiście polskie idee, które leciutko się zmieniły. No i dostaliśmy specjalną jednostkę, którą powinniśmy odblokować około 1410 roku, kiedy wypełnimy dwie pierwsze idee. No ale, przejdźmy do rozgrywki. Na rywali bierzemy takie kraje jak Węgry, Zakon Krzyżacki i o dziwo Czechy. A to wszystko przez tą misję. Bo jeżeli Czechy i Węgry będą naszymi rywalami, ta misja da nam Cassius Belli odtworzenie Unii nad nimi. Moglibyśmy też zdobyć Czechy pokojowe, no ale serio, szanujmy się. Zawsze jest śmieszniej po prostu walczyć z koalicją. Standardowa sytuacja, cesarz również nie lubi Czechów, więc mamy sporą szansę, że będzie naszym sojusznikiem za jakiś czas, chyba, zwłaszcza jak obrażę Czechów, zaraz zatrudnię typa z Diplomatic Reputation i może będzie naszym sojusznikiem. Krzesła musimy rozdać 3, więc taka prowincja jak Lublin będzie idealna i wszystkie inne z suknem. Debaty możemy rozpocząć albo od razu, albo poczekać na jakieś ustawy sejmowe, które nam się spodobają, bo one się zmieniają co miesiąc. Pół kraju mamy religii prawosławnej, tym razem nie będę się zmieniał na prawosławie, zostanę katolikiem i przejdźmy do stanów naszych. No, zwyczajowo mamy złotą polską wolność, tak poza tym bierzemy po jednym punkcie z każdej grupy, uszlachty dodatkowo supremacy over the crown, tańszych doradców z każdej grupy. Wydaje mi się, że teraz Polska ma dużo wolniejszy start, więc na pewno chcemy zmniejszyć utrzymanie wojska. W sumie z tym to jest u mnie jak ze słuchaniem Pinokia, dobrze wiecie, że będzie odwrotnie. Oraz wyłączyć forty. Mariusz Królewski z Austrią i w sumie zacznę poprawiać relacje z Wenecją, bo mają na rywalu Czechy i wzajemnie, więc może nam pomogą w wojnie z Czechami. W sumie, żeby ułatwić sobie sprawę z sojuszem, jeszcze możemy wysłać religijnych dyplomatów, a potem tu już tylko misja, mam nadzieję, że trafi mi się papież, bo podobnie jak na zakonie, mega by mi się przydał wpływ papieski. Niestety nie. I na koniec odbieramy ziemię. Leci sojusz z Austrią. Warto też mieć sojusz z Austrią jeszcze z innego powodu. To głównie u tego kraju będziemy generowali bardzo dużo agresywnej ekspansji w przeciągu najbliższych 20 lat. Naprawdę. Dobra, teraz zatrudnimy resztę doradców. Jak najbardziej National Unrest, siatka szpiegowska. O, i mamy moralki, super. Sukcesja Władysława III. No i pójdziemy w Jagiellona. Chociaż ten władca 646 kusi. Naprawdę dobrze by się zapowiadał. Ale tą drogę sprawdzimy kiedy indziej. Tak, zaufajmy w Sejm. Co może się złego zdarzyć, prawda? Zawieramy unię personalną z Litwą. O, 5 ziemi koronnej dostajemy. To jest mega mocny, muszę wam powiedzieć. Polowałem też na bonus dla papieża, ale kilka miesięcy minęło i ani razu go nie było, więc wezmę akurat ten bonus do ziemi koronnej. Dziękuję. To jest takie OP na starcie, to jest takie OP, naprawdę. Dobra, weźmiemy Brandenburgię jako kolejnego sojusznika, przyda nam się później, bo nie przypada za zakonem. Wezmę kilka pożyczek od mieszczan, gdzie one tutaj są. Nie mamy profesjonalizmu, więc weźmy wielką kompanię, zatrudnimy. I w sumie jednak będę toczył szybko wojnę.
No kto by się spodziewał, nie? Mianowicie myślałem, że tą misję kliknę dopiero za 10 lat, powiem wam szczerze, ale poradzimy sobie tak czy siak. W przeciągu 25 lat mam zamiar zdobyć Czechy oraz Węgry na Unię Personalną i nie skończyć z koalicją całego Holy Roman Empire. Mam nadzieję, że to w sumie będzie możliwe. Bo jak nie, alternatywną strategię miałem taką. Poczekanie do piątej technologii administracyjnej i pierwszą ideę, którą bierzemy, to szpiegowskie i rozwinięcie tego perka jak najszybciej. Aggressive Expansion Impact minus 20. A jako, że wzięliśmy Jagiellona, no to oczywiście trzeba mieć skupienie na punkty militarne. Poprawiajmy też relacje z Mazowszem. Nie bierzemy Royal Mariażu. My zerwiemy ten sojusz bardzo szybko. Wojska gotowe. Czas zabezpieczyć Czechy oraz Węgry przed osmańskim zagrożeniem. Piękne roszczenia, prawda? Na dwa potężne kraje w środku Europy. To najpierw bierzemy się za Czechów, bo są łatwiejsi. A i poprawiam też relacje z Mołdawią. Nie wiem, jak teraz wygląda event mołdawski w sensie w plikach gry, więc po prostu poprawiam z nimi relacje. Tak, przeciwnik walczy, tak, na pewno będzie broił swojego kraju. Oczywiście, tak. A co to jest? Rise the Noble Host? Roszczenia do Moskwy? Permanentne? Bierzemy? I rozbiłem całą czeską armię, no masakra. Dosłownie zero, nic nie mają. No i mamy walkę o Mołdawię, wyślijmy żołnierzy. No i udało nam się to przejąć, super. No i dlatego możemy zakończyć kwestię rebelii mołdawskiej. I trochę tych opcji tutaj jest. I dla mnie im lojalniejsza Mołdawia, tym lepiej. Dodatkowo fajny władca, Stefan to dobry chłopak jest. W dodatku Jagiellon. Unia nad Czechami ustanowiona, naprawdę łatwo. Plus dużo pieniążków bierzemy. Węgier od razu nie możemy zaatakować, bo mamy z nimi kilkuletniego trusa, więc poczekajmy. Mamy w końcu i tak 25 lat, prawda? Czeski tron. Miało być jakieś wydarzenie, halo? No nic, ale nasz Kazimierz podszkolił się troszeczkę militarnie. Dobra, przyspieszmy też opadanie tej agresywnej ekspansji. A, i w sumie nasza polska elekcyjna monarchia daje nam to samo co Great Sejm. I nie widzę żadnych nowych mechanik w związku z właśnie wyborem następcy. No, myślałem, że będą jakieś. No chyba, że jest to gdzieś dalej w reformach. No ale to zobaczymy. Oh my god, generał z 100 punktami tradycji, ale ten prestiż to boli. No ale muszę go brać. Naprawdę, naprawdę, to jest całe moje szczęście. Dobra, atakujemy Węgry, co prawda dużo szybciej niż planowałem, ale zauważyłem, że Węgry nie mają sojuszu z Austrią. No i raczej też nie powinienem szybko wygrać tej wojny. Węgry mają dużo fortec do oblegania. Ej, a gdzie jest fort stąd? Ukradli? Ej, ta wojna idzie mi lepiej niż myślałem. Ups. Uff, zajęli Pragę. Trochę to spowolni progres wojny. Na razie nasze wojsko nie jest jakieś super dobre, nie ma co się ekscytować, mimo i tak miażdżymy. Ale to głównie dzięki liczbom. Już jak tych liczb nie ma, to też takich strat nie zadajemy. A może jednak? Jakoś tak przeciwnicy też rzadziej uciekają obecnie. Ale zajmują dobre pozycje obronne. To bardzo przypomina w sumie taki system z Crusader Kingsa. Naprawdę obecnie się masakrycznie łatwo zeruje boty. Chyba za szybko wygrałem tą wojnę. Bez prowincji znacznie lepiej. To chwilę poczekajmy na spadek agresywnej ekspansji. No okej, muszę kończyć tą wojnę, ale nie ma jakichś dużych państw w tej koalicji. No może oprócz zakonu. Łatwa wojenka, kopalnia złota przejęta, mamy Unię nad Węgrami. Co mi daje 4 relacje ponad limit. Oh my god. No ale realnie w niecałe 10 lat od startu rozgrywki jesteśmy najpotężniejszym krajem w Europie i nikt nam nie podskoczy. Statuty nieszawskie, powiem szczerze, że pierwszy raz będę musiał je przyjąć, a nie odrzucić. Wynika to z naszej misji dotyczącej magnaterii w Polsce. Możemy sobie tutaj poradzić na dwa sposoby. Nasza szlachta akceptuje te przywileje i ma 5 przywilejów ogólnie porozdawanych, ble, ble, ble. Albo je odrzuci i ma na przykład tylko 2 przywileje oraz 50% ziemi koronnej. Pierwszy raz w życiu to kliknę, co powoduje, że zaczynamy sobie radzić ze szlachtą, ale będę mógł dawać o 50% mniejsze łapy w naszym parlamencie. Kolejna misja wymaga od nas przeprowadzania przynajmniej 6 głosowań w parlamencie i ich wygrania, więc trochę nam to czasu zajmie. Nie zmienia to faktu, że Węgry są naszymi poddanymi i są o wiele bardziej lojalne. Ale czekajcie, what? Czemu ja nie poczekałem z tą misją? Ja bym całe Węgry zabudował. Ej, to jest misja do sprawdzenia później. Chorwacja staje się częścią Węgier, zrywa mój sojusz z Brandenburgią oraz rozpoczynamy integrację Mazowsza. Znowu dajcie mi ziemię, co jest dziwne, bo to nie powinno nam się powtórzyć w kolejności. Ej, rzeczywiście,
daje mniejsze łapówki. Druga reforma rządowa w monarchii i tutaj jest parę nowych rzeczy, w zasadzie wszystko zostało też troszeczkę zmienione. I powiem szczerze, ja muszę osłabić szlachtę w moim kraju, dlatego bierzemy tą reformę rządową. Ale jak to Francja wzięła mnie na rywala? Dosłownie każdy jeden duży kraj z okolicy mnie nienawidzi. Za co? What the fuck? Co tu się wydarzyło? Już mnie zastanawia, jakim cudem ja mam roszczenie terytorialne do tych terytoriów. Kiedy ja to kliknąłem? I powiem wam szczerze, bardzo zmienił się event na Gdańsk. Ani razu nie widziałem pruskiej konfederacji, bo chyba po prostu umie sobie poradzić teraz z tym disasterem. Przenieśmy naszą stolicę do Warszawy, bo czemuż by nie? Co pozwoli mi wykonać następującą misję poradzenia sobie z piastami. Co ja dalej mam tutaj robić? O, papież musi mnie lubić. Czas rozwinąć ideę i tutaj słusznie się domyślacie, pójdziemy arystokratyczne oraz szpiegowskie idee. Chociaż nie ukrywam, mocno zastanawiałem się też nad innowacyjnymi, żeby tutaj dobrać do nich, bo zostały wszystkie te akurat trzy idee niezłego boosta. Zobaczcie, arystokratyczne, kawaleria, technologia, development nawet nam się pojawia, dużo mega fajnych rzeczy. W szpiegowskich mniejsza agresywna ekspansja, gdzieś też tu widziałem, o, tańszych doradców, 15%, mega mocne to jest wszystko. No ale pójdziemy na początku w arystokratyczny, taki standardowy build pod kawalerię. A, i na, co najważniejsze, polityka pod kawalerię została wzmocniona. Polski renesans. O, nadal mamy Nikolasa Kopernikusa, który naprawdę nas grosze kosztuje. Dlatego zastanawiałem się mocno nad innowacyjnymi. No chociaż muszę przyznać, że teraz się chyba szybciej zdobywa tę Unię niż poprzednio. Kopalnia złota wdewowana, pierwsze rozwinięcie z ery, zdecydowanie agresywna ekspansja. Lub jeżeli chcemy atakować Danię o Szwecję, to może i też transfer subject. Bo w Szwecji jest taki bardzo ciekawy monument. Odbudowa Krakowa. Dobra, czas najechać zakon krzyżacki, bo sojusznicy się na niego wypną. Do boju! Boże, to przewaga niemieckiego wojska. My tylko liczby mamy po naszej stronie. Powiem szczerze, na tym patchu jakoś Francja strasznie mocna się robi. Kolejna moja rozgrywka, gdzie ona jest po prostu gigantyczna i za każdym razem dostaję Burgundię pod buta. Jakby teraz coś Warscore jest inaczej liczony, bo mam tutaj wszystko zdobyte, ale sojuszników nie i prawie 100% mam. Pierwsze koty za płoty z zakonem zintegrowałem Mołdawię, co nam daje dostęp do stanu kozaków, na których raczej powinno nam zależeć. Ciekawe jak wpływają na husarię. Dobra, wreszcie mamy Gdańsk jako nasze miejsce, gdzie możemy przenieść handel, ale jeszcze musimy troszeczkę podbić, a to oznacza, że zbliża nam się wojna z tym żółtym blobem. I w sumie jakby nie patrzeć, przejęcie praktycznie całej Europy Wschodniej powoduje, że jestem największym państwem na świecie. Nawet Francja z Burgundią nie ma więcej dewa ode mnie. Co mi tutaj wchodzą cały czas na tron, jakieś takie badziewia totalne. No i normalnie to wygląda wszystko. Muszę boostować mojego dziedzica. A jak nie, to wejdzie ktoś inny. Że co? Jakieś przywileje dla Hanzy? Zobaczmy, co się stanie, jak to kliknę. Nope. Trzeci poziom biurokracji, też dużo nowych zmian, które moglibyśmy brać i powiem szczerze, pójdę najprawdopodobniej w to, żeby przyspieszyć progres naszych reform, tym bardziej, że mamy karę jako Polska, ale też są na przykład tańsi doradcy, bardzo fajnie to wygląda, dostęp do jakichś edyktów w Stanach, które są dla danych obszarów, chyba zmniejszające koszty, albo jeżeli chcemy farbić naszych wasali na pieniądze, no to też bardzo fajna reforma. Jej, mamy wsparcie mieszczan, ale co to nam daje, bo tak średnio to rozumiem? Nieważne. Czekajcie, ta misja kolejna wymaga ode mnie w prowincjach ze zbożem budowania workshopów? Ale że co? Jeszcze nigdy takiej rzeczy nie robiłem, naprawdę. To takie coś tutaj dostajemy. Bardzo fajne. Kurka, mogę ulepszać to dopiero teraz. Drugą ideę, którą bierzemy, to Espionage Ideas bez dwóch zdań. I w sumie za chwilę będzie dobry moment na odpalenie złotej ery. Ale ja tego mam. Manufaktury na zboże, ja płaczę jak to robię. Co prawda misja tego nie wymaga, ale weźmy też błogosławieństwo dla naszego władcy. Masakra, jacy tani ci doradcy. Trójkowi na Polsce. Czas odpalić złotą erę. Ja pierdzielę, co tu się stało w tej kampanii? Ej, okej, musimy tutaj dotrzeć i to wszystko pobić dla nas. Świetna okazja. Doróbmy jeszcze troszeczkę armat i ruszamy na wojnę. Mamy bardzo dużo roszczeń, ale Moskwa do nas musi należeć. Przecież nie może być inaczej. Nasze kraje poddane niech lecą, oblegają, a my skupimy się na bitewkach, na tym mięsie takim soczystym. Lecimy z bydlaczkami.
Ja wiem, to była mega dziwna rzecz, którą widzę, bo Osman sobie takim leci takim kółeczkiem i przechodzi tędy i leci takim kółeczkiem. Ja nie wiem, co się tu dzieje. No ale zawsze go możemy porozbijać na naszych fortecach, a w międzyczasie moje unie zajmują Moskwę, a polskie armie dostają się pod Konstantynopol. O, super. Ktoś mi powie, po co Osman dołączył do tej wojny, bo ja nie wiem. A, żeby mi dać pieniążki, tak za darmo. I w zasadzie wszystkie moje roszczenia biorę od Rosjan. Chociaż te pieniądze kuszą, ale zabraję Nowogrodu i Moskwy na pewno ich zaboli. Bum. Szybkie trzy wojny, warte w sumie tylko odnotowania. No, wreszcie mogę przeprowadzić też pruską konfederację, która dalej nas prowadzi do bałtyckiego złota? Całkiem niezłe. Gdańsk teraz jest naprawdę przykoksaną prowincją. Mamy tutaj farmlandsy, mamy gemsy. Jeszcze jakby mi się fascinating udało tutaj zdobyć, to byłoby jeszcze super. A tak czy siak jest to teraz jedna z najlepszych prowincji w okolicy. Miałem podbić całą Finlandię, ale Szwecja mi się wpierniczyła. I w sumie nawet dobrze, bo jest kolejnym celem. O, no i pojawił się protestantyzm. Nawet dość wcześnie. Czesi na dwóch minusach niszczą armię szwedzką. To jest niesamowite, jak jest słaba. Przynajmniej na razie. Myślę, że jedną z kolejnych kampanii, którą rozegram, to będzie właśnie kampania Szwedami i spróbujemy zrobić jakąś większą armię. Nie wiem, co na ten temat myślicie. Dajcie znać w komentarzu. Albo jeżeli chcecie pogadać na temat oczywiście tego dodatku, jak bardzo wam się podoba, zapraszam na Discorda, na kanał z Europą Universalis 4. Tam też będziecie mogli ze mną pogadać tak bezpośrednio bardziej. Linki do Discorda macie w opisie tego filmu chociażby. Save z tej kampanii również wrzucę dla wspierających, więc jeżeli chcecie mieć do niego dostęp, zachęcam do wspierania, bo nie ukrywam, że wspieranie jest dość istotne na YouTubie. No i dzięki temu mogę wam tworzyć wciąż materiały z tej gry, jak i akurat dla wspierających też z innych gier. Obecnie na przykład nagrywam dla nich Warhammer Total War 3. Okej, na razie jesteśmy katolikami i raczej nimi pozostaniemy. I cyk, zjadamy wszystkie najcenniejsze prowincje szwedzkie, a resztę zdobędziemy z czasem. Handel już od dawna zbieram na Bałtyku, 53% udziałów mamy, więc jeszcze musimy tutaj podziałać. Przesyłam z Nowogrodu, z Krakowa, Kijowa, no i teraz chyba z Pestu trzeba też poprzesyłać. Będę też potrzebował małej floty wojennej, więc na razie buduję galery oraz trochę transportowców. Co za dzika ta Francja. Ponoć poprawili, jak czytałem teraz changeloga, podbijanie w ramach własnej grupy kulturowej. I to muszę przyznać, że chyba działa, bo zobaczcie, jaka jest potężna Francja, jak wygląda Osman, chociaż nie jest aż taki silny jak zwykle. Moskwa też bardzo szybko puszowała w kierunku Nowogrodu. Kastylia, no dobra, nie podbija nic, bo jej grupa kulturowa jest trochę tutaj ograniczona. O, nasz Sejm się wreszcie rozrósł, co powoduje, że mój obecny władca dostanie rozwinięcie reformator. A że ma swój wiek, to raczej poczekam na następnego, zanim kliknę tą misję. Co za byk mi się trafił do oblegania? Okej, nadal żeby integrować na przycisk Litwę, musi być to mały kraj, ale zdaje się, że wcześniej ten limit był znacznie mniej. Ziemie podbite od Szwedów raczej zrobimy pod Trade Company, żeby jeszcze dodatkowo wzmocnić produkcję w Daleskogę, te 0,30. No niby nie dużo, ale zawsze coś. Poza tym autonomia tylko 45% redukuje produkcję, ale nie wpływa na produkcję dóbr. I wreszcie też mam moją politykę, która dostała dużego boosta 5% na tym patchu. I już teraz mamy 80% do Cavalry Combat Ability. A jeszcze jesteśmy w stanie to podbić. Niezłe to jest. Zobaczcie, jeżeli to ukończymy. I to jest zależne od tego, jakie idee posiadamy. Albo możemy mieć religijne, albo możemy ich nie mieć. Ale jak mamy religijne, to mamy większe bonusy. A jak mamy inną religię, to już w ogóle co innego się dzieje. Fajna misja. Czy ja chcę religijne idee? I totalnie zapomniałem, że ja mogę husarię już rekrutować. 5 jednostek? Ale jak? Tylko tyle. Czekajcie, mam 647 deva, to mi daje 6 jednostek. Aha, z akceptowalną kulturą. Ej, to na Polsce trzeba robić zmianę kultury. O, to już lecimy, religijne influence ideas, to już to wiemy. Ale husarię od razu rekrutujemy. I w sumie możemy też wspierać to naszą kozacką kawalerią też. Nie tylko husarię. Jej, i jest nasza lepsza kawaleria. Husaria plus 1 do szoka, masakrycznie dużo. Morale damage plus 50%. Ej, trzeba zrobić builda pod maksymalne morale na Polsce kiedyś. To powinno być mega mocne. A ten reinforcement speed minus 50%, no i kosztuje to 0,42 dukata, więc chyba tyle co normalna kawaleria, zgadza się. No, kozacy to shock damage zwiększony troszeczkę, ale powiem wam, że to jest mega mocna jednostka, tylko że ich
mało mamy, więc musimy dążyć teraz do zmiany kultury w naszym kraju. Więc kolejne idee, które bierzemy, to oczywiście religijne, bo za jej rozwinięcie mamy minus 25% kosztów zmiany kultury oraz influence ideas, bo znowu mamy zmniejszone koszty zmiany kultury. A zobaczcie, mamy też centralizację, znowu koszty zmniejszonej kultury i zdaje mi się, że gdzieś tutaj też widziałem kolejne koszty zmiany kultury. Na pewno też mamy debaty, które zmniejszają kulturę. Widziałem to. Znaczy koszty zmiany kultury, a nie zmniejszają kulturę, idiota. I cyk, znowu mnóstwo ziemi zdobytej od Moskwy. O, widzicie? Jest takie koszty zmiany kultury. Super! Powiem wam, że zaatakujemy Osmana i o Holy War Cassius Belli. Naszym celem będzie oczywiście zdobycie Wołoszczyzny, żeby móc dalej tutaj polecieć z misjami i mnóstwa pieniędzy od niego, bo mam trochę manufaktur do budowy. Tylko ci Osmanie totalnie uciekają przed moją armią za linię fortów. Muszę wszystkie zdobywać po kolei. Dobra, wchodzimy w No oczywiście musiał zdobyć tą fortecę. Wchodzimy w Osmana od razu. Zobaczmy, jak tam bitwę stoczymy. Statystyki, no są na korzyść osmańskie, ale i tak w fazie szoka dostaje niezłe bęcki od nas. Naprawdę niezłe bęcki. Jest bardzo, mamy niekorzystne statystyki, ale go miażdżymy. To więc Hurdur Husaria. Nie dość, że jeszcze Husaria tutaj była. Jak Praga padła? Jak to możliwe w ogóle? Noż co za ludzie? A tu nawet nie zdążyłem nagrać. Zobaczcie, jakie małe straty mam. Ja nie wiem, co robi bot. Podzielił dwie armie na takie po 23 tysiące i po kolei je rozbijam w bitwach. No przynajmniej mam nadzieję, że tu też ją rozbiję, ale straty, nie aż takie duże. Lecimy dalej. A jeszcze teraz by się przekozacki dowódca zrobił. 6 w szoku. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście musiało coś wyskoczyć na ekranie. W momencie, kiedy chciałem tu znowu zobaczyć jakąś rzeź oddziałów osmańskich. Dajcie mi te liczby. Dajcie mi stack wipe'a. No, bardzo mi to cieszy. I ruszamy na Konstantynopol. Konstantynopol będzie nasz. Oj, doradca mi umarł. Trudno. Nikt nie ucieknie, chociaż Konstantynopol padł, więc trudno. Też stack wipe. Oh my god. Nie pamiętam, kiedy ja ostatnio tyle stack wipe'ów robiłem. No, znaczy robiłem wczoraj zakonem krzyżackim, ale dzisiaj robię polską, co jest 10 razy lepsze. Jop, jop, jop. Osman upokorzony, a Wołoszczyzna leci do nas. I w sumie straty o połowę mniejsze mam od niego. I w zasadzie w bitwach tylko połowę. Chyba. Nie, dobrze, tak, nie, tak, nie, nie wiem. I nadszedł ten moment utworzenia Rzeczpospolitej z Polski i Litwy. Jeszcze tak przed rozpoczęciem tak przyglądam sobie te idee, jakie mieliśmy, bo wiem, że na Rzeczpospolitej się teraz zmieniają. Piękna, potężna Rzeczpospolita. Ładnie to wygląda, tylko napis nie w tą stronę. Czemu tak? Stajemy się od razu Imperium, co mi daje dalej możliwość atakowania na Rosję, z tego co widzę. Ale, miałem ideę sprawić. Więcej kultur akceptowalnych, lojalność szlachty, tolerancja heretyków, produkcja dóbr, fajnie. Koszty idei 10%, tradycja armii plus 1. To jest dużo, to jest bardzo dużo. Husaria 30, mogliśmy tutaj coś dostać. Montle administrative power, już silniejsza piechota oraz dyscyplinka. Brakuje morali chyba oraz manpowera. To powiedziałbym, że polskie są silniejsze idee. No ale będziemy kontynuowali na Polish-Lithuanian Commonwealth ideas mimo wszystko. Oczywiście bierzemy i religijne idee, tak jak mówiłem, tutaj pójdziemy w influence. No i będziemy zmieniali kulturę w całej Rzeczpospolitej. A jeżeli chcecie zobaczyć najlepszą kawalerię w grze, zaraz po oczywiście polskiej husarii, polecam odcinek ze Świętej Hordy Zakonu Krzyżackiego.